Zacieram piece i lecimy. Moi drodzy, dzisiaj 22 godziny w podróży. Etap numer 1, bieg na pociąg. Bieg na pociąg z walizeczką. Jadę z wielką tym razem, bo po pierwsze potrzebuję wziąć rzeczy, które są duże, a po drugie to linia lotnicza, którą będziemy lecieć, dwa loty zresztą, umożliwia nam wzięcie bagażu za free, a jak coś jest za free, to trzeba korzystać, więc korzystam. Biegniemy na pociąg, jeden, potem drugi, potem samolot, potem drugi, a potem jeszcze kilka godzin w samochodzie. Już możecie zacząć zgadywać, dokąd. O Boże, teraz będzie pod górę. Pociąg numer 1, spóźniony 20 minut. Nie tylko w Polsce się spóźniają, niestety. Ale mamy szansę zdążyć. Tutaj nie ma taksówek, więc nie mamy za bardzo innego wyjścia. Musimy zaryzykować. W najgorszym wypadku wysiądziemy po drodze i będziemy tam łapać jakiegoś Ubera czy coś. Adrenalinka jest w każdym razie. Chyba się udało. Jesteśmy w Sewilii. Sewilla Santa Justa. I idziemy na następny pociąg. Co prawda kolejka jest nieziemska, bo tutaj sprawdzają bagaże na takich długich trasach. Patrzcie, co się dzieje. Bez przygód obejść się nie może. Słuchajcie, okazuje się, że musimy mieć wydrukowany bilet, więc hit pobiegł drukować do biura tej firmy, która nas przewozi. Boże, nie umiem się nawet wysłowić, bo się zestresowałam, powiem wam, bo mamy 6 minut. A pan nas nie wpuści na samej rezerwacji, także na przyszłość dla was również. Na takich dalekich dystansach w Hiszpanii trzeba wydrukować bilet. Jesteśmy w Madrycie! Czekamy na pociąg na lotnisko i już długo dosyć. Jest zimno. Ale na szczęście jedziemy. Fruniemy już niebawem w stronę słońca. I tak oto wsiedliśmy do pociągu pod nazwą Aeropuerto. I pan ogłosił, że mają problemy jakieś i że nie wiedzą, o której godzinie będą jechali. I że on rekomenduje, żebyśmy sobie znaleźli inny transport. Więc idziemy sobie szukać innego transportu. Mówię wam, dzisiaj pod górkę, a mamy jeszcze ze 20 godzin przed sobą. That was fun, no? Słuchajcie, postanowiliśmy odzyskać pieniądze za ten pociąg, chociaż to było 2,50 za osobę, ale ponieważ mamy dużo czasu, to mówimy dobra. Okazało się, że byliśmy w trzech miejscach, zapisaliśmy reklamację, myśleliśmy, że dostaniemy po prostu 5 euro, a pan powiedział, że teraz przyślą nam e-mail, jak dalej proces będzie postępował. Także ja prawie jak w Polsce, bo u nas też tak jest z odzyskiwaniem od pociągów pieniędzy, a teraz biegniemy szukać metra, żeby jednak na ten samolot zdążyć. Znaczy, mamy jeszcze bardzo dużo czasu naprawdę, ale z takimi dzisiejszymi przygodami to lepiej mieć zapas. Oh my god! Słuchajcie, pan z metra nam powiedział, że metrem nie ma sensu, bo są trzy przesiadki i jeszcze musimy zapłacić dużo, bo nie mamy karty jakiejś takiej z Madrytu. Więc idziemy szukać autobusu dla odmiany. Już trzeci środek transportu, żeby dostać się na lotnisko. Arriba, my machi. Jest! Udało się! Autobus! Trzeci środek transportu, może dojedziemy. Aeropuerto jak nic. Taki. Udało się! Jesteśmy na lotnisku. Mamy taką kolejkę do check-inu. Ale to nie szkodzi. Słuchajcie, zapakowałam sobie walizkę w folię. Pierwszy raz w życiu zapłaciłam 10 euro. Moja walizka jest rozwalona i boję się, że może dolecieć w kawałkach, a bardzo mi zależy, żeby doleciała cała. Jeszcze mamy samolot z przesiadką, a bagaże sami nam przerzucają, więc wolę bezpieczniej niż się stresować, a w drugą stronę już najwyżej zaryzykuję. Tak czy inaczej, mamy na szczęście dużo czasu, bo naprawdę jest sporo ludzi tutaj. No, ale jeszcze przed nami dobre 18 godzin. Udało
udało się, słuchajcie, po ciężkich trudach dotarliśmy. Już samolot czeka, już wsiadamy, ja jak zwykle jako ostatnia, jak widzicie. Nikogo już w ogóle nie ma. Pierwszy lot potrwa trochę ponad 4 godziny. Następny, no nie powiem wam jeszcze, bo już byście za dużo wiedzieli. W każdym razie no jaram się, bo lecę tam, gdzie bardzo chciałam i jest to mój prezent urodzinowy. Sama sobie go zrobiłam. Zapowiada się dobrze, maybe we are lucky. Maybe. Mamy 4 siedzenia dla siebie. Może się uda. Jesteśmy... Dobry wieczór. It's midnight. Jezus, jaka wyglądam. Jesteśmy w Turcji. W Istambule konkretnie. Na szczęście mamy połączenie między Turkish Airlines a Turkish Airlines, więc jestem pewna, że jestem na prawidłowym lotnisku, bo kiedyś mi się zdarzyło być w Istambule i byłam na nieprawidłowym lotnisku. Nawet okulary założę, bo wyglądam jak trup, właśnie się obudziłam. Panowie z Turkish Airlines byli bardzo mili i pozwolili mi spać przy lądowaniu. Zapięłam się tylko pasem wokół i leżałam na 3 siedzeniach. To było super. A teraz mamy 2 godziny i mamy następny lot, bo to nie jest tak, że już. Ale muszę się obudzić. Niektórzy myją zęby tutaj, inni umyli przed chwilą. Ja się odświeżyłam wreszcie, trochę mi lepiej. Zmyłam twarz, co prawda makijażu i tak nie miałam, ale bo na takie długie loty w ogóle bardzo nie polecam, tak przy okazji. Ale zmyłam resztki jakichś tam zabrudzeń z twarzy, bo smarowałam się kremem, myłam zęby i jest mi od razu lepiej. Czekamy, mamy jeszcze 1,5 godziny, a potem mamy lot, no już taki krótszy, także myślę, że przetrzymamy. I jeszcze potem mamy kilka godzin w samochodzie. Ale ogólnie na razie nie jest źle, więc nie będę narzekać. Myślę, że damy radę, no. Lepiej tak niż cała nocka na lotnisku, wiecie, gdzie w ogóle nie da się ani spać, ani nic. To jest w miarę pusto, sympatycznie, nic nie tylko zagłusza. Ale tak poza tym jest okej. Okay. Poszedł dziad, co mnie zagłusza, mogę kontynuować. Słuchajcie, miałam przebrać się jeszcze w piżamy, bo mam też takowe, znaczy piżamy, takie dresy, które zawsze zabieram do samolotu i też wam mogę poradzić na długie loty. To nie jest długa noc, w ogóle to nie są długie loty, ale jeżeli macie jakieś loty przez ocean, czy takie no, przynajmniej te 5-godzinne w nocy, to kiedyś przeczytałam taką mądrą rzecz bardzo dawno temu, zanim jeszcze w ogóle zaczęłam latać tak daleko. I tak mi to utkwiło w głowie i zaczęłam to stosować i powiem wam, że to działa idealnie. To znaczy, jeżeli macie taki bardzo długi lot, to wiadomo, najpierw podają wam jakiś posiłek, coś tam, jakiś filmik obejrzycie, a potem jest moment, żeby się przespać. Wszystko jedno, czy macie jedno siedzenie, czy tak jak ja dzisiaj komfortowo 3, ale generalnie każdy próbuje trochę spać. I żeby wasz organizm łatwiej przystosował się do sytuacji i jakby zaakceptował fakt, że będzie spał w takich, a nie innych warunkach, to bardzo pomaga to, żeby właśnie umyć twarz, zęby i przebrać się w coś, co jest komfortowe, wygodne, świeże, czyste, pachnące, że wtedy jakby mózg się przestawia na opcję pod tytułem spanie. I powiem wam, że u mnie to działa idealnie, naprawdę. Jak tylko zmieniam, i teraz też jestem w leggingsach i w bluzie, ale zmieniam sobie spodnie na takie jeszcze bardziej wygodniejsze, cieplejsze, bo mnie jest zawsze zimno w samolocie, zakładam wełniane skarpety ciepłe i jakiś nowy t-shirt świeży, który właśnie pachnie jeszcze praniem, bo wiadomo, po całym dniu, no to jest tak jest, niby te rzeczy są czyste, świeże, ale już nie aż takie świeże, więc to polecam, tak przy okazji. Natomiast w łazience wesoła sytuacja, dlatego że na takich dużych lotniskach, w toaletach damskich w środku nocy jest zawsze wesoło, dlatego że jest w momencie właśnie zębów, twarzy, pach, wycieranie jakimiś chusteczkami, antyperspirant i tak dalej, make-upy też oczywiście, jak najbardziej. Więc jest zabawnie, ale jakaś dziewczyna zalała się wodą. Całą sukienkę sobie zalała i pani, która tam sprzątała, taka wiecie, ochuszczona w chustach, cała taka tam Turczynka typowa, przyszła i pomagała jej, żeby wysuszyć tę sukienkę, ona prawie gołą pupą świeciła i powiem wam, że tak mi się miło zrobiło, że tak tylko tej pani serduszko pokazałam, bo mówię, to jest niesamowite, że tak z własnej woli po prostu, znaczy niesamowite, to powinno być normalne, ale tak miło się ogląda takie obrazki. No, a my... Co, zadzieramy kiece i lecimy dalej, mam nadzieję niebawem.
Może już gadam bez sensu, nie wiem, bo właściwie to jestem lekko nieprzytomny. Udało się, samolot numer 2. Jeszcze tylko 3 godziny i potem 4 godziny w samochodzie. A potem musimy chyba iść spać. Are you tired? You think we'll go just to sleep when we arrive there? Or we'll go to snorkel first? To say hi to the turtles. Idziemy do drugiego samolotu. To będzie prawdopodobnie najnudniejszy film, jak zrobiłam w swoim życiu. Ale pomyślałam, że podzielę się z Wami też taką częścią podróży. Czasami trzeba poświęcić 22 godziny, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie bardzo chce się być. Jest w tej chwili prawie druga w nocy, a na miejscu będziemy koło 7. Ani minuty teraz nie spałam. Jesteśmy. Bardzo ładne lądowanie w ogóle. I tak się cieszę, że jestem w Egipcie. Ja mówię Wam. Chociaż wyglądam, po prostu nie chcę na siebie patrzeć. Okulary są najważniejsze. Idziemy po bagaż mój i idziemy szukać pana kierowcy, który nas zawiezie do miejsca docelowego, bo jeszcze... A no i już się wygadałam, gdzie jesteśmy, ale jeszcze nie jesteśmy w miejscu docelowym. Jeszcze nas czeka 4 godziny samochodem. A potem nie wiem, bo Hit mówi, że idzie spać, a ja mam zamiar wejść do wody od razu, także zobaczymy. Udało się. Dolecieliśmy. Słuchajcie, zajęło nam te 22 godziny, czyli tak dokładnie jak liczyłam. Hardcore. Naprawdę hardcore. Dolecieliśmy, zeszło słońce, my położyliśmy się spać. Nastawiłam budzik na 10, czyli 2 godziny po tym, jak się położyliśmy, bo położyliśmy się koło 8. Nie słyszałam nawet tych budzików. Było ich kilka. Obudziliśmy się o 13 prawie. Czy nawet po 13 moment. Także no... Chyba już nie ten wiek, żeby takie podróże sobie urządzać, ale jest cudownie. Słuchajcie, jestem tak podjarana, tak mega się cieszę i czuję się tak bardzo jak w domu, że chyba Wam pokażę, gdzie jestem. Dostaliśmy przepiękny apartament, więc zacznijmy od tego, żebym mogła Wam polecić hotelik w Port Galip, Marsala. Tak wygląda nasz apartament, słuchajcie. Tu jest Hit, tam jest kuchnia. Łącznie z pralką, wszystko. Tu już są maski przygotowane. Tu jest jedno dodatkowe łóżko. Tam jest sypialnia. I nasze łóżko. Kamele są. Tam jest toaleta. Szafa. Ogromne miejsce. A tu jest widoczek na marinę. Jest ogromny. Ogromny. Dużo większy niż nasze mieszkanie. Niż jakiekolwiek chyba mieszkanie, w którym mieszkałam. No i to jest, słuchajcie, taras jest też wielki, piękny. No i jest woda, już jest woda. Patrzcie. Cudnie. A tam są polskie flagi i to nie bez przyczyny. Home sweet home. Jesteśmy, hello. Wszyscy się witają, very good. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Już są płetwy w dłoni. Słuchajcie, idziemy coś zjeść na szybko, napić się kawy, chociaż już jedną wypiliśmy na tarasie. No i do wody.
Ah, you remember me? I remember you. How are you? No, kochani, ogarnęłam się. Wiem, że wyglądam nieco inaczej niż na reszcie tego filmu. No, taka jest trochę też rzeczywistość, którą może często pomijam. Jak i wszyscy inni chyba tutaj youtuberzy. Czasami coś pokażemy odrobinę, ale rzadko pokazuje się tak cały trip, jak to trwa długo i jakie to jest męczące i tak dalej, więc pomyślałam, że może właśnie taki film dla odmiany. Natomiast teraz już się ogarnęłam, zjedliśmy pyszny obiadek, byliśmy na plaży, trochę poleżeliśmy na słońcu, oczywiście był snorkeling. Woda jest zimna. To znaczy, jak się wchodzi tak, żeby popływać, to jeszcze w miarę, ale jak się wpływa pod wodę, jak wiecie, ja mam długie swoje do freedivingu płetwy i lubię w dół, no to jest zimno, więc moi przyjaciele, którzy tutaj mają szkołę nurkowania, przywiozą mi, mam nadzieję, jutro piankę, dlatego że zamówiłam sobie 3 pianki, słuchajcie, przed wyjazdem i nie doszły. Więc nie mam, a naprawdę myślę, że długo nie dam rady pod tą wodą, a jest tak pięknie, zresztą jak zawsze w Egipcie. Mam dla Was mini próbkę dzisiaj tylko, ale no, chcę tam być cały czas, a po prostu dupa mi zmarznie, więc będzie trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. A teraz, tak jak mówię, ogarnęliśmy się, zadzieram kiecę i lecę i lecimy na przepyszną kolację i lecimy przede wszystkim spotkać się z przyjaciółmi, z ludźmi, dla których tutaj jestem, bo oprócz tej natury to jestem tutaj też właśnie dla ludzi. I wiem, że wielu z Was może się zdziwić, że wybrałam akurat Egipt na moje urodziny i że chciało mi się te 22 godziny poświęcić, żeby się tutaj znaleźć, ale ja tu naprawdę czuję się jak w domu, mam taką mega dobrą energię. Trochę tak jak na Majorce, niedawno Wam o tym też mówiłam tam. No mam cudownych ludzi właśnie i taką mini rodzinę, oczywiście nie z krwi, ale po prostu już tutaj kilka lat przyjeżdżam i cudownie mi tu jest i tak właśnie chciałam sobie spędzić moje urodziny, tak sobie wymyśliłam i się udało. No i czasami trzeba się poświęcić i po prostu przetrzymać. Ja nadal jestem mega zmęczona i myślę, że dzisiaj będzie naprawdę kolacja i kieliszek wina i do spania, ale mamy mega dużo planów. Mam nadzieję, że w następnych filmach pokażę Wam, co się tutaj wokół zmieniło, że pokażę Wam fajne miejsca do snorkelingu i do nurkowania tutaj w okolicach Marsalam i no i będę pokazywać Wam na bieżąco to, co będzie się działo. Myślę, że będzie działo się bardzo dużo. Przy okazji, zanim jeszcze skończę i zanim pójdę szukać osoby, dla której tutaj jestem też, między innymi, to chcę Wam jeszcze powiedzieć coś o wizach, bo wiem, że mnóstwo z Was przylatuje do Egiptu na wakacje i wszyscy niby wiedzą, że no, tutaj jest tak, że trochę się próbuje ludzi naciągać, trochę ich oszukać delikatnie, ale powiem Wam, że to, co na lotnisku w Hurgadzie się wczoraj wydarzyło, to mnie to nawet rozbawiło. Byłam tak strasznie rozespana, nawet nie, po prostu nie spaliśmy praktycznie w ogóle. Ja spałam 25 minut w pierwszym samolocie, w drugim w ogóle. I wysiedliśmy z tego samolotu i są takie stoiska różnych travel company, takich, wiecie, biur podróży i tak dalej. No i pytają się, pan nawołuje, że kto z Turkish Airlines, no to tutaj prosimy bardzo i na zaprowadzenie nas do jednego z tych okienek, żeby kupić wizę. No i pan zaczyna już wypisywać i mówi $30 i mnie dotknęło w ogóle w tym ociemienieniu, że to jakby no nie tak działa, więc szybko mu powiedziałam, że nie, my tutaj do banku pójdziemy, także nie dajcie się oszukać, bo on chciał €30, a w banku płaci $25, więc oczywiście różnica jest niewielka, ale tak to fajnie w ogóle organizują, że naprawdę można przez moment stracić głowę i powiedzieć okej, dobra, ocknęłam się na szczęście, bo nie lubię, jak mnie się tak naciąga, bardzo, bardzo mnie to drażni. Kupiłam też kartę SIM, na szczęście wszystko działa super, także z tym akurat nie ma problemu. Nie bójcie się, jeżeli Wam powiedzą, że nie od razu działa internet, tylko że zacznie dopiero później, bo jeżeli tylko kupujecie na stoisku takim konkretnym jakiejś tam firmy, która operatora po prostu, to powinno wszystko działać jak należy. No, a teraz zacieram kiecę i lecę tam patrzeć, co się tutaj dzieje. Właśnie tam.
kto to jest? Wiecie już, wszyscy już wiedzą. Renatka Hakuna Matata, nie pierwszy raz i nie ostatni, mam nadzieję. Na pewno. Rok mi to zajęło, żeby wrócić, rok, ale jestem. I dzisiaj, jesteś. Teraz 22 godziny. Tak, ale udało krótka się. Krótka podróż, 22 godziny, ale zobaczcie, jaka motywacja. Ja pamiętam dokładnie, Kamilka, jak rok temu rozmawiałyśmy, że będziesz wkrótce, bo jeszcze planowałyśmy coś pomiędzy, no ale to nie wyszło. Ale pamiętam doskonale, jak mówiłaś, że będziesz na swoje urodziny. I jesteś. Tak, bo będziemy celebrować niedługo Kamilki urodziny. I to tak pokażę, się cieszę. Tak, i to pokażę na pewno w następnych filmach i Renatkę też jeszcze pokażę. Także dzisiaj tylko szybkie przytulanie i lecimy świętować. Jestem tak szczęśliwa, naprawdę. No i tyle na dzisiaj, kochani. Dziękuję serdecznie. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, tak zwykle zapraszam i zachęcam. I od razu zapowiadam, że w kolejnych filmach będzie dużo Egiptu, będzie nurkowanie, będzie snorkeling, będą piękne miejsca, będzie pyszne jedzenie, będzie bardzo dużo słońca i uśmiechu, no i będą moje urodziny, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie te kolejne odcinki oglądać. Zacieram kiecy i lecę. Kamila Zawłocka. Dziękuję, pozdrawiam, ściskam i idę spać.